Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jest po 13, więc zgodnie z zaproszeniem rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo ważne, bowiem prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, którego imieniu Państwa witam, przedstawi swojego nowego współpracownika, pana Ryszarda Kucia, którego również witam. Witam także Państwa radnych, panią przewodniczącą Halinę Ciunel, Łukasza Łukaszewskiego i Jana Tandyleka. Dzień dobry. Panie prezydencie, proszę o przedstawienie nowego współpracownika. Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie przywitać koleżanki i kolegów radnych, panią przewodniczącą, pana przewodniczącego klubu z Platformy Obywatelskiej, oczywiście pana prezydenta, który już od tygodnia podjął obowiązki i jest w Urzędzie Miasta, oczywiście wszystkich państwa, którzy dzisiaj przyszliście na nasze spotkanie. Jak państwu doskonale jest znana sprawa, to jestem przekonany od już jakiegoś czasu państwo o tym wiecie, że pan Ryszard Kuć miał od 1 sierpnia objąć swoje obowiązki, co też się już stało, bo wcześniejszy wiceprezydent ze strony Platformy Obywatelskiej zgodnie z podpisaną umową koalicyjną miał pełnić swoje obowiązki przez praktycznie rok od wyborów, ale uzgodniliśmy wspólnie, że w trakcie realizacji przede wszystkim dwóch największych projektów, a więc projektu i tramwajowego, i projektu odpadowego, była potrzeba, żeby dokończyć je, żeby je rozliczyć. W związku z tym swoje obowiązki pan Bogusław Szczepanowicz, ówczesny prezydent wytypowany przez Platformę Obywatelską, pełnił do końca kwietnia tego roku. Po uzgodnieniach, a jednocześnie przede wszystkim po złożeniu propozycji przez naszego, mojego koalicjanta, pan Ryszard Kuć staje się z dniem dzisiejszym, to znaczy, przepraszam, z dniem 1 sierpnia już wiceprezydentem miasta Olsztyna. Króciutko tylko może powiem, że na pewno jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do wypełniania swoich obowiązków, a te obowiązki są jasno zdefiniowane w strukturze organizacyjnej miasta, a więc odpowiada za te wszystkie sprawy, które wcześniej prowadził pan wiceprezydent Bogusław Szwedowicz. A więc jest to Wydział Komunikacji, jest to Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu, jest to również nadzór nad naszymi wszystkimi spółkami, no i przede wszystkim nad projektami, tymi największymi, które w tej kadencji chcemy, ażeby na pewno się rozpoczęły, ażeby po prostu również w najbliższej perspektywie mogły być zrealizowane. Mam na myśli oczywiście cały system modernizacji i budowy dalszej i rozbudowy dalszej części naszego transportu miejskiego. Tu mowa jest oczywiście również o projekcie tramwajowym, jak i zapewne doskonale znany państwu, przygotowywany projekt w zakresie budowy nowej ekociepłowni związanej z projektami zarówno bloku wcześniej zrealizowanego projektu z 37 gminami, jak i oczywiście naszej spółki MPEC, co no, jest dla nas o tyle ważne, że też państwu jest to wiadomym. Potrzebujemy nowego źródła ciepła po odstąpieniu praktycznie od dostawy ciepła po roku 2020 ze strony Michelin i od roku 2012 prowadzimy bardzo intensywne działania w zakresie przygotowania projektu tej nowej ekociepłowni. To są te zadania, za które pan prezydent Ryszard Kuć będzie odpowiadał. Pan prezydent jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Również ukończył zarządzanie i marketing w spółkach handlowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Więc na pewno jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do wypełnienia tych odpowiedzialnych. Też doskonale wiemy zadań stojących przed naszą wspólnotą samorządową. Jestem przekonany, że przy dobrej naszej współpracy całego zarządu
jak i również przy, tak jak do tej pory, to na miejsce dobrej współpracy koalicji i wsłuchiwaniu się w oczekiwania mieszkańców, a przede wszystkim rozpoznawania tych różnych problemów, które mamy w naszej gminie do rozwiązania. Będziemy wspólnie w stanie sprostać po prostu tym wyzwaniom, oczekiwaniom i realizować je w sposób kompetentny, z dużą fachowością, odpowiedzialnością na rzecz rozwoju naszej gminy. Dziękuję panie prezydencie. Zanim głos oddamy panu zastępcy prezydenta, może wręczymy akt nominacji. Właśnie. Przepraszam bardzo, proszę państwa. Tak, w sposób oficjalny, a państwo wiecie, ostatnie kilka dni byłem na urlopie i w związku z tym oczywiście z panem prezydentem spotkałem się wcześniej, omówiliśmy, jaki będzie pierwszy tydzień tej pracy, a nasza konferencja była od samego początku zaplanowana na dzień dzisiejszy. Wobec tego mogę z przyjemnością, wielką przyjemnością serdecznie pogratulować panu prezydentowi, wręczyć również akt nominacji na zastępcę, na funkcję zastępcy prezydenta, którą objął z dniem 1 sierpnia, tak jak już wcześniej powiedziałem. Dziękuję. Panie prezydencie, no to w takim razie oddaję głos już oficjalnie zastępcy prezydenta Olsztyna. Witam państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za przybycie. Tak liczna, mam nadzieję, że i moja praca będzie owocna i liczna ku temu, żebyśmy tutaj wszyscy czerpali satysfakcję przede wszystkim z działań gminy. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim mojej partii politycznej, która mnie desygnowała na to stanowisko i bardzo dziękuję panu prezydentowi, że uznał, że jestem osobą, której może powierzyć i zaufać w trudnym bardzo okresie dla miasta, okresie inwestycyjnym, który jak wszędzie nosi znamiona, prawda, różnego rodzaju problemów, uwag, niedogodności często, o których państwo nawet przed chwilą ze mną rozmawiali. No, ale niestety musimy temu wszystkiemu sprostać. W dotychczasowej pracy udawało mi się, myślę, z jakimś tam niewielkim sukcesem, ale jednak prowadzić i zarówno inwestycje na terenie może bliskim miastu stołecznemu Warszawie, w samej Warszawie, bo pracowałem w projekcie budowy skrzyżowań dwupoziomowych, ale w ciągu 3 lat pracy bezpośrednio przy projekcie udało nam się 16 takich skrzyżowań, 2 wiadukty w samej Warszawie na dzielnicy Białołęka i reszta w gminie Nasielsk zrealizować i w chwili obecnej przy podróży pociągiem mam tą satysfakcję, że widzę coś tam, w czym mam swój udział. Jak pan prezydent powiedział, zadania są trudne, w wielu aspektach dla mnie nowe. Już jestem po spotkaniach ze wszystkimi prezesami spółek niepodległych i generalnie jestem zadowolony przede wszystkim z ich wiedzy, bo na pewno będę czerpał tutaj od samego początku z doświadczenia tych, którzy bezpośrednio realizują przede wszystkim projekt ciepłowni, ale także jednostki, która realizuje projekt tramwajowy. I tak jak mówię, tutaj będzie na pewno kontynuacja tych działań ze względu na to, że wszyscy z panów mogą się pochwalić tak sukcesami do chwili obecnej. Mam nadzieję, że ja nie stanę na drodze jakichś problemów w ich dalszym rozwoju. Cóż więcej, 30 lat przepracowałem na kolei, z koleją w jakichś tam okolicznościach musiałem się pożegnać. Niektórzy pytają, czy z żalem, czy bez żalu, na pewno z żalem, bo od początku swojej kariery gdzieś tam od lat młodzieńczych jestem z koleją związany, ja skończyłem technikę kolejową Ministerstwa Komunikacji. Ale wartością dodaną jest to, że razem z naszym otwarciem dzisiejszym, 1 września, udało się po 11 latach otworzyć kierunek kolejowy po naszej zespole szkół samochodowych. Zgłosiło się na 25 chętnych, 15, ale na pewno klasa zaistnieje. W związku z tym następcy będą tutaj już
kształceniu. I to też jest jakaś taka wartość, o którą zabiegałem, żeby to szkolenie kolejarzy gdzieś tam w Olsztynie wróciło do źródeł. Udało się w tamtym roku utworzyć podobną klasę w Ełku. Także staraniem tutaj przewozów regionalnych i Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. W związku z powyższym zaplecze i dla tramwajarzy, i dla kolejarzy będzie. To tyle. Promujemy szkolnictwo zawodowe. Ja też skończyłem technikum, pan prezydent też technikum, a więc widzimy, że nasza ścieżka jest no, jakiejś tam część podobna, ale właściwa poprzez budowanie silnego szkolnictwa zawodowego, które w latach 70., 80. jeszcze rzeczywiście dobrze, bardzo dobrze funkcjonowało, no a niestety troszeczkę potem coś się popsuło, a dzisiaj chcielibyśmy my również tu w naszym mieście i nie tylko, jak widzimy, no, odbudowy tego całego szkolnictwa. Zainwestowaliśmy jako przecież gmina również duże pieniądze, korzystając ze środków unijnych, ale to jeszcze nie tylko kwestia samego wyposażenia i przygotowania nauczycieli, ale przede wszystkim zrobienia no, tego najmniejszego wysiłku w zakresie przekonywania i zmiany mentalności również na rynku i zachęcania młodzieży do podejmowania właśnie tej nauki w ramach szkolnictwa zawodowego. Tak, pan prezes PEWiK-u też poinformował nas na spotkaniu, że podobna klasa, jeśli chodzi o jego specjalność, istnieje, stworzona została w technikum budowlanym. Tak więc ludzie, którzy kiedyś będą pracowali, jednak no, to doświadczenie czerpane, a teraz podstawa programowa takiego nauczania technicznego wymaga tego, żeby praktyka odbywała się w ciągu całego roku. Kiedyś nas przynajmniej nie przygotowano, że to był miesiąc, jak rozwiązywanie spotkania z zawodem. Teraz raz w tygodniu taki uczeń będzie musiał odbyć praktykę. Tak więc związanie z tą przyszłą firmą, jeżeli ta firma jest takim patronatem, no jest duże. Dziękuję bardzo panu prezydentu. Czy państwo mają pytania? Telewizja Olsztyn, Wojewódź Domański. Panie dyrektorze, tak żeby przy tych tematach przykolejowych, prezydencie, przy tematach przykolejowych pozostać trochę. Interesuje mnie sprawa, mianowicie jest pana stanowisko odnośnie przebudowy dworca głównego, następnie modernizacji bądź przebudowy wiaduktu łączącego Rondo Bema z Limanowskiego ulicą, bo tam są koncepcje podobne zwężenia jeszcze przy Bartki Sąkowi i budowy przystanków na odcinku Budkowa do dworca głównego. Więc na drugie pytanie się uchylę, bo jeszcze nie znam sytuacji związanej z Limanowskiego. Jeśli chodzi o pierwszą koncepcję, bodajże jako dyrektor jeszcze przewozów regionalnych 4 lata temu wystawiliśmy obiekt na sprzedaż, naszą nieruchomość, czyli wieżowiec przy 1 maja 2A. Generalnie miał być to jakiś wstęp ku temu, że miało zostać zrealizowane centrum transportowe, takie zintegrowane. Jak pamiętacie państwo, firma, która kupiła PKS, zobowiązała się, iż przedstawi odpowiedni projekt i doprowadzi go do finału. No, niestety powiem tak, że i sama chęć sprzedaży i projekt i w ogóle wszystko, cała działalność inwestycyjna, która miała być z tym związana, no nie jest podejmowana do chwili obecnej. Na tym etapie wiem, że PKP SA, która jest właścicielem z kolei dworca, podjęła jakieś rozmowy z firmą Revital Provider w związku z przebudową, ale już słyszałem nie o przebudowie, tylko o modernizacji dworca. W związku z powyższym ten etap, nie wiem na jakim jest etapie ten tok postępowania. W każdym razie na pewno spółka przewozy regionalne jest gotowa no, wyjść z tych obiektów w celu realizacji projektu i centrum przesiadkowego i w ogóle nowego dworca. My z panem prezydentem jeszcze się spotykaliśmy wtedy, kiedy to miało miejsce, bo chyba rewitator i pana prezydenta też tutaj się spotykali.
I nie widać jakichś jasnych działań, takich klarownej sytuacji, gotowego projektu albo jakiegokolwiek stanowiska. Cały czas są w prasie pokazywane nowe koncepcje zabudowy. I trudno mi powiedzieć, jaki jest w chwili obecny etap. To może ja uzupełnię, ponieważ ja na ten temat na bieżąco mam informacje. Jest przygotowywany taki program modernizacji dworców finansowany z programu operacyjnego Polska Wschodnia i w tym programie również jest modernizacja dwóch dworców w Olsztynie, a więc dworca zachodniego, który lada dzień powinien mieć swojego wykonawcę i być, prace powinny być rozpoczęte. Natomiast jeśli chodzi o dworzec główny, to PKP S.A., jak pan prezydent powiedział, po pierwsze przygotowuje się do programu funkcjonalno-użytkowego. Nie ma zakończonych rozmów z firmą Repair Provider i nie wiadomo po prostu, czy one i w jaki sposób w najbliższym czasie mogą być zakończone. Natomiast PKP przygotowuje się do modernizacji samodzielnej w oparciu o właśnie środki Polski Wschodniej, zarówno jeśli chodzi o modernizację całego dworca PKP, zarówno jeśli chodzi o perony, przejścia pod peronami, kładkę nad, nad peronami, nad torami, no i oczywiście modernizację tego układu torowego. Przygotowanie projektu, zakładając, że w najbliższym czasie rzeczywiście te decyzje zapadną, a jest informacja, że w ciągu miesiąca, no, zapewne około roku potrwa, a więc ewentualne przystąpienie do prac, moglibyśmy powiedzieć po wyłonieniu przyszłego wykonawcy, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę i wykonanie dokumentacji, mogłoby mieć miejsce w roku 2018. Mówimy o dworcu głównym. Dworzec zachodni, to praktycznie w tym roku powinno to być realizowane. A więc tak ta sytuacja wygląda. Co do tej drugiej części dworca, która według informacji PKP S.A. w 30%, tak mówiąc o Repair Provider, jest we władaniu własnościowym również PKP, pozostała część to jest część PKS-u, no to te rozmowy jeszcze trwają, tak, i nie wiadomo kiedy zostaną zakończone. Terminy, które myśmy i ja otrzymywałem, to był najpierw koniec grudnia, potem był koniec czerwca, potem był koniec lipca, no i wiem, że do tej pory niezakończone są te rozmowy, a więc to już niestety na to wpływu nie mamy. To muszą spółki PKP w tym zakresie się domówić. Natomiast jest na pewno finansowanie w Polsce Wschodniej i do tego przygotowują się koleje i PKP S.A. i również przewozy. Tak, to przewozy są te, które to robią, ażeby ten projekt dotyczący, tak jak powiedziałem, samego dworca i przebudowy układu torowego rzeczywiście w ciągu najbliższego czasu być przygotowany i zrealizowany tutaj w Olsztynie. Z tego co pamiętam, tą działkę miasta to... Myśmy przekazali, tak. Ale to jest dla PKS czy dla PKP? Dla PKP. To znaczy jest możliwość bez udziału PKS-u, żeby zbudować modernizację? Tak, miejscowy plan tak przewiduje, że praktycznie PKP może bez udziału PKS-u to zrealizować, natomiast odwrotna sytuacja praktycznie jest bardzo ograniczona, a może wręcz niemożliwa. Ale jeszcze było jedno pytanie do pana prezydenta odnośnie przejazdu pociągiem z Gutkowa. Pociągiem z Gutkowa. W ostatnich dniach... Tak, to znaczy no, ten temat był przez nas podejmowany bodajże już chyba 4 lata temu, tak? Przy okazji, w szczególności przebudowy wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego, wtedy kiedy ten kawałek chodnika, który teraz jest zagospodarowany jako taki ala deptak, jeszcze był w formie no, roboczej i chcieliśmy tam urządzić przystanek przy okazji, tak? Wtedy okazało się, że już projekt, zarówno jak i same prace są na tyle zaawansowane, że nie było możliwości stworzenia tego ad hoc. Teraz okazuje się, że właśnie zarówno i w projekcie Polski Wschodniej, jak i w innych funduszach, które PKP Perka pozyskuje,
jest szansa na to, żeby przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zrealizować modernizację linii kolejowych, praktycznie wszystkich, które łączą Olsztyn z ościennymi tutaj miastami, bo linia nr 38 ma być zelektryfikowana na odcinku Porsche-L, czyli generalnie swobodny przepływ środków transportu elektrycznych między Ełkiem a Olsztynem. W chwili obecnej ta proteza powoduje to, iż przynajmniej dwa środki napędowe, które zabezpieczą podróż. Może się to raz czasami z przeszedkami, dwa, no jednak z procesem wymiany lokomotywy 10-minutowym, czyli ten czas przejazdu się wydłuża. Jeśli chodzi o tutaj Gutkowo Olsztyn, to nawet przed moją nominacją jeszcze z panem prezydentem rozmawialiśmy na ten temat, ze względu na to, że zwróciła się do nas strona rosyjska, przewoźnik kolei kaliningradzkich, z prośbą o spotkanie w sprawie zainaugurowania jak najszybszego przejazdów okazjonalnych między Olsztynem a Kaliningradem, aby przed mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2018 była możliwość tutaj połączenia Olsztyna w funkcji nie tyle może dojazdów kibiców, ale nawet w jakiejś funkcji socjalnej z Braniewem, zabezpieczenia, nie wiem, hoteli, czegokolwiek innego, oczywiście kibiców też przede wszystkim. Niestety różnego rodzaju wydarzenia, które miały miejsce w Polsce ostatnimi czasy, a były związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa naszego, bo tutaj nas spowodowały to, że jak wiecie Państwo, został zawieszony ruch przygraniczny, no i przedstawiciele kolei kaliningradzkiej także uzyskali jakieś problemy w przekroczeniu granicy. Miało to być 21 lipca, takie spotkanie zostało odłożone. W każdym razie w tym kontekście na pewno ze strony marszałka jest wola, aby rewitalizować tą linię do prędkości 100 km na godzinę. Przy okazji troszeczkę odmiennie niż było to w chwili, kiedy rozmawialiśmy z panem prezydentem i z panem prezydentem Szwedowiczem, istnieje szansa na pozyskanie środków akurat z Polski Wschodniej na budowę tych przystanków. Praktycznie w tej samej lokalizacji ona jest przewidywana, którą wtedy przy tym objeździe gdzieś wyznaczaliśmy. Tak? Po stronie miasta myślę, że będzie leżało zaopatrzenie tego w infrastrukturę, przede wszystkim biletomatów i różnych innych rzeczy, żebyśmy mogli z przewoźnikiem kolejowym podpisać jakąś umowę na zintegrowany bilet, żeby mieszkańcy Gutkowa, Redykań mogli nie tylko pociągiem jakimś przeznaczonym ewentualnie do obsługi mieszkańców samego Olsztyna, ale przewozów regionalnych w sposób swobodny wjechać do Olsztyna. Dziękuję panu prezydencie. Nie widzę kolejnych pytań, więc zapraszam do ewentualnych rozmów indywidualnych. Dziękuję Państwu.